Niemcy mają już w Polsce swoje pudła rezonansowe. Wiele organizacji ma finansowanie z Unii albo z Berlina. A w Sejmie mamy polskojęzyczną delegaturę niemiecką w postaci... A może pan się uspokoić już? W postaci właśnie Platformy Obywatelskiej. Ich zadaniem jest rezonować w Polsce niemiecką narracją, nadawać jej odpowiednią rangę, żeby Polacy wiedzieli, gdzie nadstawiać uszu, skąd płynie do nich światło na oświecenie pogan, tłumaczenie na polski niemieckiej racji stanu. No i oni to robią. Ale na mojej długiej liście zarzutów do PiS-u, bardzo długiej liście, nie ma akurat tego, żebyście świadomie chcieli rezonować niemiecką narracją w Polsce, żebyście chcieli ją świadomie podbijać czy nadawać jej większego znaczenia niż ona rzeczywiście ma. Więc czemu to właśnie tutaj robicie? Przecież ten cały Weber to chyba od paru dni lata w ogóle kilka centymetrów nad podłogą z zachwytu, że cały polski Sejm pochyla się nad jego jakimiś tam głupotami, które wygaduje w wywiadzie. Nie róbcie tego. To jest absolutnie niestosowne, że polska instytucja odpowiadała jakiejś prywatnej wypowiedzi niemieckiego polityka. Gdyby to była instytucjonalna wypowiedź niemieckiego parlamentu, to odpowiedzią adekwatną było stanowisko polskiego Sejmu, ale nie na publicystyczną wypowiedź polityka.